Z pomidorów można robić sałatki, zupy czy przeciery. Można je zapiekać lub suszyć. W Przytocznej od 11 lat udowadniają, że można się nimi również obrzucać i przy okazji dobrze bawić. W ostatni weekend wakacji odbyło się tam święto pomidora, na którym nie zabrakło bitwy pomidorowej. W tym roku starły się ze sobą drużyny Smurfów i Gargamela. W roli czarownika, który od zawsze poluje na niebieskie skrzaty, wystąpił wójt gminy. Bardzo czekamy na tę bitwę, przygotowujemy się do niej dość sporo. To jest oczywiście pisanie scenariusza, później przygotowania. No nie jest łatwo, bo nie każdy chce. W tym roku na przykład przypadła mi rola Gargamela. Zastanawiałem się, dlaczego ja taki bardzo grzeczny, porządny, ułożony człowiek musi grać taki czarny charakter. Niemniej jednak, jeśli mogę go tylko zagrać, to w rzeczywistości być dalej tym bardzo dobrym człowiekiem, no to z przyjemnością te rzeczy robię. Święto Pomidora i Pomidorowa Bitwa co roku ściąga rzesze uczestników. Zdecydowana większość przygląda się fruwającym warzywom z bezpiecznej odległości, ale są i tacy, którzy odważnie rzucają się w wir wydarzeń. Jesteśmy ze Swierzyny, więc jesteśmy tutaj gośćmi, ale tak, jest to bardzo wyjątkowe święto, które bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża, bardzo dużo ludzi bierze udział w tym, uczestniczy, są fantastyczne zabawy, przeróżne zespoły, które przyciągają. Wielka adrenalina, wspaniała zabawa, także zapraszamy. Przytocznej pomidory służyły nie tylko do rzucania. Uczestnicy zabawy mieli okazję zjeść potrawy przygotowane z tego warzywa.